Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, będzie to taki nietypowy odcinek. Wybaczcie, że się nawet do Was jeszcze nie obróciłem, ale bardzo lubię patrzeć na ten samochód. Lubię na niego patrzeć dokładnie tak samo, jak popatrzyłem na niego w 2004 roku. Nie dokładnie na ten egzemplarz, tylko na jakiś inny egzemplarz, którego wówczas posiadał klient z Oleśnicy. I wywarł na mnie ten samochód niesamowite wrażenie. On wywarł na mnie takie wrażenie, jak wywarła na mnie Magnumka, o której Wam kiedyś wspominałem. W 92 roku, jak jechałem z dziadkiem, dokładnie takie samo wrażenie wywarł na mnie ten wielki SUV, ta wielka limuzyna, czy ten wielki samochód terenowy. Nie wiem, jak go określić, ale myślę, że SUV tutaj ni w ząb nie pasuje. Może terenowa limuzyna. Nie ma co się oszukiwać. Samochód już ma swoje lata. Były produkowane od 2002 roku. I był to samochód, który niemalże nie powstałby, ponieważ Land Rover, Range Rover nie miał pieniędzy na dokończenie tego projektu. Zaprojektowali wszystko, czyli to do bólu proste nadwozie. Myślę, że jak jakieś dziecko by chciało narysować sobie samochód, to spokojnie mogłoby wziąć ten model na stół i go narysować, ponieważ tu jest wszystko tak proste, że aż szkoda gadać. I co w tej prostocie jest pięknego, to to, że to jest po prostu eleganckie, moim zdaniem. No i co? Czas leci, lata się nawijają, ma się jedne, piąte, dziesiąte i kolejne urodziny po zobaczeniu takiego samochodu, aż w końcu zaczynamy spełniać swoje marzenia, ponieważ ten samochód, możecie wierzyć lub nie, ale był moim bardzo wielkim marzeniem. I trzeba być lekko niezrównoważonym psychicznie, żeby takie auto sobie kupić, gdyż nawet nie wiem, czy nie przebija według różnych danych motoryzacyjnych awaryjnością Alfa Romeo, albo jest z nią w czołówce. Ale z tego, co czytałem, najprawdopodobniej Alfa może mu buty czyścić, jeżeli chodzi o awaryjność. Ja jednak postanowiłem zaryzykować i wziąć się za szukanie takiego egzemplarza. Powiem Wam tak, trupa można kupić za jakieś do 20 tysięcy złotych, a egzemplarze warte uwagi zaczynają się od 35 do 50. Jest to pierwszy model, jest to model przedliftowy z silnikiem M62 B44, czyli pod maską siedzi V8 z BMW. Z BMW X-a, z pierwszego X-a też tutaj są napędy. Przedni dyfer, tylny dyfer, natomiast zawieszenie, skrzynia biegów nie dodałem, natomiast zawieszenie jest już zaprojektowane typowo pod ten samochód. Konstrukcja samonośna, bez ramy, nie mylić tego ze sportem, bo one są bardzo podobne do Range Roverów sportów, ale sporty są po prostu zrobione na bazie Range Rovera Discovery, a L322 jest od A do Z zaprojektowany jako L322. Coś się zbliża, siedzimy sobie na poligonie, na miejscu, które jest bardzo bliskie mojemu sercu i czekam tylko, aż przyjadą wojskowi i zaproponują na przykład 1500 zł mandatu, bo też się to może zdarzyć, ale jestem tak z tym miejscem związany po 12 latach upalania różnych dziadów na tym poligonie, że czasami tutaj wracam. Czasami tutaj wracam, żeby sobie pochodzić, bądź żeby sobie pojeździć. Nie już tak ekstremalnie jak kiedyś, ale żeby sobie po prostu pojeździć tak o, dla samego siebie. Do rzeczy, mamy tutaj rozmawiać o samochodzie. Wyobraźcie sobie 2002 rok. To było 22 lata temu. I już w tamtych czasach lampy ksenonowe, wycieraczki na światłach. Coś, na punkcie czego od małego mam manię. Wiedziałem, że jak samochód ma wycieraczki na światłach, to po prostu
musi być coś z takich radzieckich samochodów, miały to Łady, z takich niemieckich luksusowych samochodów miały to Mercedesy, ale wycieraczki na światłach chyba też występowały w BMW E30, coś mi się tak wydaje, albo w E34, tutaj musiałbym się podeprzeć wiedzą Miśka, ale też na tych okrągłych światłach BMW chyba były wycieraczki. No i oczywiście Volvo wycieraczek na reflektorach do swoich samochodów swego czasu też nie żałowało. Całe zawieszenie jest pneumatyczne, a całe wyposażenie jest elektryczne, typu szyby, fotele, klimatyzacja, zawieszenie, wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, już w tamtych czasach było ładowane elektryczne. Nie ma co się dziwić, ponieważ samochód był tak drogi, że nie mam pojęcia, kto mógł sobie pozwolić na taki nowy model 22 lata temu. I zawsze zachodzę w głowę, że tak ładnie to powiem. Zastanawiam się, kto poszedł do salonu i odbierał go jako funkiel, nówkę, sztukę. Przecież za taki samochód to można było chyba ze dwa domy wybudować. Jak widać, ludzie hajs mieli, a po niektórzy mają i do tej pory. O samym aucie mogę jeszcze powiedzieć tyle, że jego gabaryty są po prostu masakryczne. 1,90 m wysokości. Jest tak ciężki, że te opony, które mam tutaj założone, to są ateki. Choćbym napompował w nie nie wiem ile powietrza, one zawsze wyglądają jakby był na flaku. Bo jest po prostu tak ciężkim samochodem. Jest niesamowicie dzielny w terenie, posiada reduktor i system asekuracji zjazdu. Byłem na takich górkach, w takim lekkim błotku nim. I jak próbowałem zjechać za pomocą swoich umiejętności, to niestety auto się ześlizgiwało. ABS nie dopuszczał do zablokowania kół, ale auto i tak się ześlizgiwało. Natomiast kiedy on to robił za mnie, nie mogłem w to uwierzyć. Auto się nie ześlizgiwało, zjeżdżało z maksymalną być może prędkością, do jakiej ma się rozpędzić, czyli do 5 km na godzinę. Podejrzewam, że na jakimś lodzie pojechałby jak na łyżwach, ale no, co by nie pojechało na lodzie. Każdy samochód, jaki znam, zjechałby jak na łyżwach. Fabryczne koła. 19 cali w rozmiarze, gdzieś tu powinien być rozmiar 2,55, 5,5, 19. Dlaczego zostałem przy tym rozmiarze, a nie na przykład przy 22 calach? Ponieważ te opony są bardzo komfortowe, robią w terenie, a ja lubię w teren zjechać i zapas jest dokładnie o tym samym wymiarze, więc jak złapię kapcia i zarzucę koło zapasowe, nie będę miał problem, że mi się świeci jakaś kontrola trakcji, ABS-y bądź różne dziwne przypadki. Mam tutaj pełnowymiarowe koło zapasowe, dokładnie takie same, jak jest założone na tym samochodzie. Wezmę teraz kamerę, pokażę Wam troszeczkę, jak jest skonstruowane jego zawieszenie. Jest wykrzyżowany nie bez powodu, jest teraz w tryb terenowy ustawiony. Patrzcie na zawieszenie, poduszki, duże poduszki rozpompowane na maksa, bardzo podobne poduszki jak na przykład w zawieszeniu kabiny, tylko zdecydowanie większe. Prześwit, koło nam się może tyle schować, tutaj jest całkowicie zawieszenie sklejone. Złożone lub tyle nam się może rozejść i to koło nadal nie wisi w powietrzu, więc ile tutaj będzie? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że z jakieś 30 parę centymetrów. Poduszki tylne to jest po prostu szok i niedowierzanie. Ich rozmiar jest olbrzymi na plastikowej podstawie. Rozpompowane tutaj do maksimum. Zbiorniczek paliwa 100 litrów, co naprawdę nie jest Bóg wie jaką ilością paliwa dla tego samochodu. I tak to wygląda. Tak jak już mówiłem wcześniej, momencik, muszę mikrofon sobie przypiąć.
Tak jak mówiłem już wcześniej, linia nadwozia do bólu prosta, zobaczcie. Tu nic nie idzie do góry, nie jest pozaokrąglane, jest prosta linia. Tutaj też są kąty cholernie proste i bardzo duża przeszklona powierzchnia, mało słupków ograniczających widoczność, co praktycznie daje mega widoczność. Tutaj taki bajer służący zupełnie niczemu, takie skrzela. Ale co by nie mówić, te skrzela mają swój urok. Klapa dzielona, górna część, ta z napisem Range Rover, idzie do góry, burta opuszcza się na dół i mamy otwartą burtę, która potrafi utrzymać 300 kg. Światła jakieś akcesoryjne, aczkolwiek z takimi już go kupiłem. Nawet tutaj mają taką malutką pozycję, która się świeci. Bardzo fajnie kolorystycznie dobrane do reszty nadwozia. I jedna bardzo ważna rzecz. Ja po niego jechałem w ciemno, ale człowiek, który ze mną rozmawiał przez telefon, wydawał się bardzo wiarygodną osobą. I uwierzyłem, że to było jego auto hobbystyczne i takie faktycznie było, ponieważ jeździł innym samochodem prywatnie. Zapewnił mnie, że auto nie jest zgnite w tym miejscu, gdzie te wszystkie range gniją, czyli tu. What to tu? Znajdźcie mi range'a, który ma tutaj te uchwyty na lewarek. Ja bardzo długo jeździłem za takim Range Roverem i każdemu można tam było po prostu rękę wsadzić, a jest to spowodowane niedrożnością przewodów w szyberdachu. Ten szyberdach też oczywiście posiada. I tak to wygląda. Tak to wygląda. Co do spalania, ja już nim zrobiłem 10 tysięcy kilometrów. 25 litrów chlapie przez cały czas. Chlapie 25 litrów, jest awaryjny ponoć, bo jeszcze się nie zepsuł, jest nieekonomiczny, to potwierdzam, jest nieekonomiczny. I kto takie auto kupuje? Ktoś pewnie niezrównoważony psychicznie, ktoś, kto ma jakieś pojęcie o naprawach, żeby mógł zaingerować sam, albo ktoś, kto chciał spełnić swoje marzenie. No bo przecież jako człowiek prowadzący firmę powinienem zrobić wpłatę na poziomie 40-50 tysięcy złotych, pójść wziąć do salonu Hyundai'a Tucsona albo Dacia Duster, może Volkswagena Tiguana, może Volkswagena, ten taki większy terenowy, jak on się tam nazywa, Volkswagen Touareg, o, może Touarega i wrzucić sobie ratę na poziomie 3000 leasingową na garb i wtedy by było ok. Po co? Po co? Lepiej spełnić swoje marzenie. Póki jesteśmy młodzi, zdrowi i jest taka możliwość, trzeba działać. O samym samochodzie co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że coś mnie tu cholernie zaskoczyło. Środek ma 22 lata. Jest tu trochę bałagan. Są tu buty, bo ja dzisiaj sobie chodzę, jakbym był na wakacjach. Wszędzie jest oczywiście skórka, ale w tym miejscu, po wciśnięciu tego pstryczka, fotele są sterowane w pełni elektryczne. Patrzcie, co się wydarzy. Nie tego. Widzieliście fotele łamane w połowie? Ja Wam powiem, że trochę samochodów przerobiłem w życiu. Foteli łamanych w połowie nigdy nie widziałem. Radio z BMW. Te przyciski ponoć też są żywcem z BM-ki wyjęte. Nie mam pojęcia. Przełącznik do reduktora i do trybu, który nas asekuruje podczas jazdy z góry. Tutaj jest sterowanie zawieszeniem, czyli można go podnieść w teren, można go opuścić, jak chcemy na parking podziemny wjechać. W każdym razie, jak przekroczymy 50 km na godzinę, on sam się opuści, bądź sam się podniesie. Na tych trybach jeździć nie wolno. Może i wolno, ale się nie da. Skrzynia biegów fajna, gała.
Jak się w bok przełączy tą skrzynię, tylko musi być na D, a nie na P, to wtedy mamy tryb sportowy. Trzyma obroty troszeczkę wyżej. Czasami zamiast jeden bieg zrzuca dwa biegi. Generalnie zaczyna jeździć tak agresywnie. W środku w schowku jest zmieniarka na 6 płyt. Chyba mam schowek zamknięty, a nawet nie. Jest tutaj zmieniareczka, proszę bardzo. I co? Wygląda to jak wygląda. Szyber, dach, jakieś tam przyciski, nie przyciski. Teraz to już naprawdę coś jedzie, pewnie wojskowi. Bardzo szeroki podłokietnik. No i tutaj podłokietniki, które są mega przydatne na dalszą trasę. Fotele wygodne. I kierownica podgrzewana. Też jest podgrzewana kierownica, która bardzo wygodnie leży w ręce. Powiedziałbym, że praktycznie rzecz biorąc niezniszczona. Przyciski, patrzcie jak to fajnie wyglądało w tamtych latach. Auto ma najechane 230 tysięcy, co uważam, że jest naprawdę niewielką ilością kilometrów. Jest wsadzony mega sprzęt grający z tubą basową w bagażniku. Gdzieś tam on się znajduje, bardzo dobrze to gra. I oczywiście kolumna kierownicy w pełni elektrycznie regulowana. Góra, dół, przód, tył. Tak samo jak fotele posiadające wszelakie regulacje. No i tamten fotel jest jeszcze z pamięcią 4 ustawień. Powiem Wam, miałem takiego doła i byłem w paru salonach samochodowych i chciałem sobie kupić auto. To za wcześniej wspomnianego Hyundai'a Tucsona w jakiejś tam wersji N, który ma 190 koni, 210 tysięcy brutto, plus jakieś horrendalne ubezpieczenie do tego. Nie dałby mi w życiu tyle frajdy, co ten pojazd, który wjeżdża wszędzie. Pięknie chodzi, bo już mu zrobiłem pusty wydech. Na przepustnicach oczywiście, żeby nie było, mogę to w każdej chwili zamknąć. No i moc 286 koni, umówmy się, jest ok. Jakieś tam TDI-ki, tym na pewno wyprzedzicie, ale żeby tym rajdować, to raczej nie. Ponoć ta stodoła rozpędza się do 210 km na godzinę. Jest to bardzo prawdopodobne, bo sam nią chyba jechałem już z dwie paki. Na więcej mi odwaga na tych oponach nie pozwala, a tam są wspawane gdzieś przepustnice. Jedna, widzicie ją tam? A tam jest spawana druga przepustnica. To była pierwsza rzecz, jaką w nim zrobiłem. Wydech, tu nic nie jest zgnite. Patrzcie na te osłony. Na te osłony. Nawet sam hak holowniczy, jak to jest zakotwiczone tutaj, to się w głowie nie mieści. Z takim solidnym uchem do wyszarpywania z terenu, ponieważ jak tym się już zakopiecie, to jego ciężar zobowiązuje do tego, żeby go wklejać tak, że się już go niczym nie da wyciągnąć. Wyciągarką albo traktorem. Z przodu podobny zaczep, też bardzo solidny. I co tu jeszcze z takich ciekawostek? Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Dobra, wyprostuję go teraz. Pokażę Wam bagażnik. Dobra, przypomniałem sobie, co Wam mam powiedzieć i co pokazać. Pokazać tak, tylna klapa jak się otwiera. No do wyjazdu na ryby nie ma nic lepszego. Ta ławeczka ponoć wytrzymuje 300 kg. Trzy osoby siedziały, nic się nie urwało. Jest ok, ale chciałem Wam coś powiedzieć o trybie jazdy terenowej. Wiadomo, możemy go podnieść do góry,
Możemy go opuścić na dół, to już pokazywałem. A tu są dwie takie szczałeczki, które mnie jako fana motoryzacji od początku ciekawiły. Nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na ich temat, aż w końcu obejrzałem trylion angielskich filmików i znalazłem, do czego one są. One otwierają zawór między tą poduszką a tą, czyli między lewą a prawą stroną, i dokładnie z tyłu robią to samo. Otwierają zawór między prawą a lewą poduszką i w momencie, gdy chowa nam się to koło, to żeby wyrównać ciśnienie w poduszkach, ten nadmiar ciśnienia przechodzi na tamtą poduszkę. Czyli jak gdzieś jedziemy po dziurach, jak to nam się chowa, tamto najprawdopodobniej pójdzie w dół. A nawet jeżeli nie pójdzie w dół, bo tu jest na przykład mulda jakaś, to jak tam stąd pójdzie tu ciśnienie, to tamtą stronę nam troszeczkę podniesie. I właśnie do tego służy ten magiczny przycisk. O samym aucie to już chyba Wam za wiele nie powiem. Pod maską silnik BMW. Nie wiem, czy to pokazywać. Może pokażę. Powiem szczerze, że ta V8 tam tak skromnie wygląda, że weszłoby coś lepszego. Proszę bardzo. M62 B44 na błękitnym paliwie. Instalacja do 340 koni mechanicznych. On ma 280 koników, 280 chyba 6. I tyle. Pierwsze co, tu był idealny. Kuna go zjadła. Mało tego, pogryzła jeszcze kilka kabli, ale trudno, jakoś przeżyje. Filtr oleju super na wierzchu, filtr powietrza też na wierzchu. Generalnie wszystko na wierzchu, potężne podszybie i klimatyzacja. Pomimo to, że to jest szklarnia na kołach, to klimatyzacja po prostu mrozi. Mrozi! O samym aucie to już chyba tyle, tak się rozglądałem, bo tutaj na tym poligonie nie ma dzisiaj zupełnie nikogo. I boję się, że zaraz się gdzieś wkleję. A może bym po tym luźnym piachu gdzieś przejechał. Zresztą z luźnego piachu właśnie teraz Wam wstawię filmik z piachu wydmowego nad morzem. I widzimy się za chwilę. Jak Wam się podobało nad morzem? Dawał radę, co? Przypominam, że to ciężki dziad jest. A tu są takie muldy. Takie dosyć. Może by tu gdzieś coś przejechać trzeba było. Tych dziur tu nakopanych. Dobra, może coś tutaj przejadę. Na koniec odcinka jeszcze chwilę pojeździmy i fajrant. Teren jest piękny. Cudowny. A tutaj las jak nadmorski.
widzieliście, bydlak jest ciężki. A jeszcze taka mulda. Ale poprawię jeszcze gdzieś tutaj w jakiejś dziurce. Już mi lepiej. Samemu ciężko kręcić jazdy po offroadzie. Będziemy chyba wyjeżdżać stąd. Jeszcze ostatnia rzecz, zobaczycie, o ile to zawieszenie mu się teraz opuści. I co ciekawe, jak zapinamy przyczepę z zawieszeniem, nie zrobimy już nic. Wtedy zapala się kontrolka od tych otwartych zaworów. Na poduszkach jest jedna wysokość, po zapięciu przyczepy już się nic nie da z zawieszeniem zrobić. On wie, że ma przyczepę. Całkowicie odcina możliwość ingerencji w wysokość zawieszenia. Teraz go opuszczę. Mega ten prześwit, co? Mi się mega podoba, że on aż tak wysoko idzie do góry. Dzięki Wam, że mogłem Was zmęczyć tym specjalnym odcinkiem, ale kiedyś ktoś tam powiedział, żebym śmiało taki odcinek nagrał, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie. Zjeżdżam do chaty, trzymajcie się, cześć!